Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, zatytułowanej Dzika. Czyta Janusz Zadura. Dedykuję Eileen A., która zniknęła z mojego życia, ale wciąż jest w mojej pamięci. Rozdział pierwszy. Spotkanie. Patrz! Dzika! Dzika! Okrzyki wyrostków wyrwały Rafała z zadumy. Stał w Albercie z siatką i bezmyślnie patrzył na listę zakupów. Niewiele tego było, ale zawsze coś. Głównie produkty na drogę, bo przecież jutro wyjeżdżał na obóz. Babcia zapłaciła za wszystko, nawet za zlot grunwaldzki. I jeszcze mundurek mu kupiła. Dziś pół dnia biegała to do Tasiemca, a to do Kuby i patrzył, co gdzie powinno być przyszyte, bo przecież jutro o siódmej rano jedzie. Nareszcie. Dzika! <laughs> Co się czaisz? Nie wiesz, jak się banany prostuje. Rafał się rozejrzał. Niedaleko niego przy regale z owocami stała wysoka, szczupła, czarnoskóra dziewczyna. Miała usta wykrojone w serduszko, czarne oczy i długie czarne włosy, poskręcane w sprężynki. Gdyby schować je pod chustką, wyglądałaby jak Madonna. O, tego Rafał był pewien. W jednym ręku. Trzymała dorodnego greyfruta, a w drugim drobne pieniądze, które najwyraźniej przeliczała w myśli. Rafał ją widział pierwszy raz, a przecież był niemal stałym bywalcem sklepu. Ale może mieszkała przy którejś z ambasad? W końcu nie brak ich na saskiej kępie. Ach, może przyjechała tu tylko na wakacje. Ukradkiem przeglądał się dziewczynie. Była mniej więcej w jego wieku, bardzo ładna, pomyślał. I dalej obserwował, z jakim spokojem dziewczyna liczy pieniądze. Może nie zna polskiego? Może trzeba jej pomóc. No, z angielskiego nie był wprawdzie orłem, ale już oczyma wyobraźni widział siebie, rozmawiającego po angielsku z tą pięknością. Spyta, czy jej nie pomóc. Dzika, wyprostowałaś banana, wyrwało go z zamyślenia. Dziewczyna z grejfrutem stanęła w kolejce do kasy. Rafał machinalnie włożył do koszyka pełnego kartonów z sokami i butelek wody mineralnej trzy paczki mini-rogalików i stanął tuż za nią. Okrzyki zabrzmiały bliżej. Rafał dopiero teraz przyjrzał się zaczepiającym dziewczynę. Znał ich, zwłaszcza Adasia. Chodzili razem do podstawówki i mieszkali na jednym podwórku. Rafek, przybi piątkę! Adaś wyciągnął w jego kierunku brudną dłoń zwróconą wierzchem do góry. Rafał dotknął jej z rozmachem. Cześć. Mruknął. Dziką znasz? Spytała Daś. Rafał pokręcił głową. To poznaj. Heh. Właśnie się tu sprowadziła i nie chcę powiedzieć, skąd jest. Może nie rozumie po polsku. Zaczął Rafał, ale nie dokończył, bo w tym momencie dziewczyna doszła do kasy i dał się słyszeć jej śpiewny, dźwięczny głos. Ile płacę? Widzisz, że kuma? Wszystko kuma. Tylko panisko rżnie, ale cóż, nic nie kuma, że murzyna miejsce jest na asfalcie. To zdecyduj się, kuma czy nie kuma? Ty, o co ci chodzi? Adaj spojrzał podejrzliwie na Rafała, ale ten nie odpowiedział, bo akurat przyszła jego kolej na płacenie. Wyszedł ze sklepu. Dziewczyna szła tuż przed nim. Na nierównym chodniku rozlegał się równy stukot pantofelków na malutkim obcasiku. Dzika! Banany prostujesz? Wołał Adaś, biegnąc tuż obok niej. Był już sam. Reszta gdzieś się ulotniła. Dziewczyna udawała, że nie słyszy tych wrzasków, ale musiała je słyszeć. Adaś krzyczał tak głośno, że ludzie na ulicy spoglądali na niego z politowaniem. Pokrzykiwanie najwyraźniej mu się znudziło, bo podbiegł do dziewczyny i jednym szybkim ruchem wyrwał jej z rąk grejfruta. Zrobił to jednak tak nieporadnie, że żółta kula upadła na chodnik i potoczyła się jak piłka wprost pod nogi Rafała. Kopnij! krzyknął Adaś, ale Rafał nie posłuchał. Podniósł owoc i podał dziewczynie. Proszę. Dzięki, odparła i ruszyła przed siebie. Rafał odprowadził ją wzrokiem, aż zniknęła za zakrętem. Ocipiałeś? spytał Adaś, patrząc w kierunku, w którym oddaliła się dziewczyna. Taka fajna zabawa, a ty wszystko psujesz? Ale mi zabawa. prychnął Rafał. Co ty pięć lat masz? Adaś wzruszył ramionami. Co robisz w wakacje? spytał i wyjął z kieszeni paczkę papierosów. Jadę na obóz, odparł Rafał. Jutro. Dodał, chcąc uniknąć dalszych pytań. Z niesmakiem patrzył, jak kolega zapala papierosa. — Chcesz? — spytał Adaś i podsunął paczkę. Rafał pokręcił głową. — A ten obóz to jaki, sportowy? — Nie, harcerski. — Bez nadzieja. W życiu bym się do harcerstwa nie zapisał. No ale teraz rozumiem, czemu nie chcesz zajarać, harcerzyk. <laughs> A nie wiesz, że harcerz pije i pali, byleby go nie złapali? — A kto pije i pali, ten nie robali. — Oj, daj spokój, Adaś — mruknął Rafał. Obecność kolegi z podwórka zaczęła go drażnić. Niestety szli w tym samym kierunku. Dopiero za bramą Adaś się oddalił. Okrążył go zresztą spory tłumek chłopaków z podwórka, którzy wcześniej byli z nim pod sklepem. Teraz jeden przez drugiego wołali. — Miałeś jej pilnować i co? Wróciła przed chwilą! — Rafał nie słuchał dłużej ich paplaniny, tylko wszedł na klatkę. Domyślił się jednak, że rozmowa dotyczyła czarnoskórej dziewczyny. Jak ma na imię ciekawe, mieszka gdzieś tu? Też ciekawe. Upychał właśnie plecak, siadając na nim całym ciężarem ciała. Nie szło mu to zbyt dobrze. Tasiemiec obiecał wpaść i pomóc w pakowaniu. Babcia była w sanatorium, nie mogła więc w tym uczestniczyć. Ojciec dorwał jakąś robotę, a macocha po raz kolejny pojechała do swojej córki na wybrzeże. Rafał, drapiąc się w głowę, przeglądał listę rzeczy, którą dostali od druha Tomka. E, trampki są, traperki są, spodnie dwie pary są, e, krótkie spodenki trzy pary są, ręczniki sztuk dwa są, piżama jest, prześcieradło też jest. Śpiwór, jest, sweter, jest, kurtka też, jest, bluza od dresu, dres, skarpetki sześć par. Rafał już po raz kolejny analizował listę, czy niczego nie zapomniał. Nagle się wzdrygnął. Po całym podwórku rozniósł się piskliwy kobiecy krzyk: Alicja! Jestem tu! odparł znany mu już śpiewny i dziewczęcy głos. Wracaj już z pimpusiem! To stary pies! Dobrze, babciu. Rafał podszedł do okna. Ciemnoskóra dziewczyna wyprowadzała na spacer pimpka starej Rudnickiej. Jeszcze mówiła do niej babciu. A to ciche, co? Pomyślał Rafał i nieoczekiwanie się ucieszył. Już wiedział, jak ma na imię i gdzie mieszka piękność ze sklepu. Alicja. Ładne imię, stwierdził i odsunął się od okna. Poszedł do przedpokoju i stanął przed lustrem. Przyjrzał się krytycznie swojemu odbiciu. Chuda postać patrzyła na niego uważnie. Długie ręce, długie nogi, szare oczy, szare piegi, uszy, lekko odstające. Nos, jak to kiedyś Adaś powiedział, jak klamka od zakrystii. Czy taki ktoś jak on mógłby podobać się takiej dziewczynie? Wzruszył ramionami. Postał jeszcze chwilę przed lustrem i wrócił do sprawdzania bagażu. Siedem par majtek mruczał, upychając plecak i starając się odpędzić wspomnienie odbicia z lustra odbicia, które nigdy go nie zadowalało. Witam Was na pierwszym obozowym apelu rozpoczął Druh Tomek. Właśnie skończyli śpiewać hymn harcerski, sprawdzili stan liczebny drużyny i wysłuchali rozkazu komendanta hufca. Tegoroczny obóz to wyspa szczęśliwych narodów. Macie trzy dni na wybranie nazw dla zastępów i zgłoszenie ich oboźnemu. Tydzień na przygotowanie obrzędowości, piosenek, okrzyków i tak Równo za tydzień. Czeka nas wielkie święto obozowe, kiedy wszystkie zastępy się zaprezentują. Jest o co walczyć! A teraz, baczoś, spocznij. Do organizowania obozu rozejście. Co wybierzemy? spytał Kuba, gdy znaleźli się w namiocie. Od zeszłego roku bardzo się z Rafałem zaprzyjaźnili. Chociaż nie chodzili do jednej klasy, a ich domy były tak różne. Kuba mieszkał w przedwojennej kamienicy podziadków, w wielkim mieszkaniu pełnym rodzinnych pamiątek przypominających czasy powstań narodowych. W domu Rafała zamiast obrazów i starych fotografii Królowały rozpadające się, bynajmniej niehistoryczne, meble i stary telewizor. Jedyną rodzinną pamiątką było ślubne zdjęcie rodziców. Macocha Rafała Krystyna wzdychała ciężko, ilekroć omiatała je z pajęczyn. — No, jak narody, to może wikingowie? — zaproponował młody. — Do bani z wikingami! Stwierdził Tasiemiec i odrzucił do tyłu długą grzywkę. Zapuszczał włosy, choć nauczyciele nie patrzyli na to zbyt przychylnie. Dlaczego? Spytał młody i nadał się. Nie lubił, gdy jego pomysły nie spotykały się z aprobatą. Bo to będzie trudno zrobić. Co? No, hełmy i w ogóle. Tasiemiec zatoczył ręką krąg, który miał w jego mniemaniu wiele znaczyć, ale zdaniem młodego nie znaczył nic. Trzepiasz się. Powiedział, ale pomysłu z Wikingami nie podchwycił nikt. Może Chińczycy? Zaproponował Kuba. Zrobimy sobie pałeczki z papieru czapki, ryż kupimy w sklepie? Te. A piosenka obrzędowa będzie brzmiała: Pchamy, taczki, towarzysze, pchamy, 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 gówno z tego mamy. Tasiemiec zaintonował piosenkę, którą kiedyś usłyszał w radiu. Oj, widzę, że dziś nic ci się nie podoba. Kuba pokręcił głową i westchnął ciężko. Podoba mi się, odparł Tasiemiec. Tylko jestem za czymś banalnie prostym. To banalnie prości są jaskiniowcy, stwierdził Rafał. Spojrzeli na niego pytającym wzrokiem. No tak, owinąć się trzeba skórą, a za skórę może robić wiele rzeczy. Poza tym Okrzyki mogą być nieartykułowane. W końcu ludzie pierwotni nie mówili. A skąd ty wiesz? Może po swojemu mówili? spytał zaczepnie młody. Był zły, że nikt nie podchwycił pomysłu z Wikingami. No, ale nie znamy tej mowy, więc możemy ją zmyślić wyjaśnił Rafał. Zapadła cisza. Chłopcy spojrzeli po sobie. Kto jest za? spytał Łukasz, który od września pełnił funkcję zastępowego. Łukasz zawsze drażnił Kubę. Głównie dlatego, że siostra Kuby, Ola, która przyjaźniła się z siostrą Łukasza, Patrycją, bez przerwy trajkotała o wspaniałości brata przyjaciółki. No, z Rafałem było inaczej. Od początku lubił Łukasza. Wydawał mu się sprawiedliwy i dojrzały, a właśnie taki pragnął być Rafał. No, kto jest za? powtórzył pytanie Łukasz. Tym razem wszyscy, nawet młody, choć niezbyt chętnie podnieśli ręce. Okej, okay, idziemy zgłosić to oboźnemu, może będziemy pierwsi. Wszyscy idziemy? spytał młody. Nie, odparł łukasz. Pójdą Kuba i Rafał. A gdzie jest jego namiot? Zainteresował się Kuba, kiedy wraz z Rafałem szli świeżo wydeptaną w wysokiej trawie ścieżką. Jakby w odpowiedzi na to pytanie dobiegł ich głos, który z pewnością należał do oboźnego Witka, drucha słynącego z tego, że wrzeszczał, czy miał ku temu powody, czy nie. Przestańcie krzyczeć! Do jasnej cholery! Chłopcy zarechotali. Pobiegli pędem w tamtym kierunku i już po chwili wiedzieli, że tym razem jest powód. Przed namiotem stało trzech harcerzy i kłócili się jeden przez drugiego. My pierwsi zgłosiliśmy nazwę Murzyni. Nieprawda, oponował drugi. My byliśmy pierwsi, tylko wy wepchnęliście się przed nas. My byliśmy pierwsi, twierdził trzeci. Tylko nie zdążyliśmy się odezwać, bo wy zaczęliście wrzeszczeć jeden przez drugiego. Spokój, czarnuchy! ryknął oboźny Witek i zrobił przy tym taką minę, że Kuba z Rafałem znów zarechotali. Będzie losowanie! Zastęp murzynów może być tylko jeden, co i tak nie zwolni jego członków od mycia się, zauważył filozoficznie, po czym zniknął w namiocie, by przygotować losy. Rafał westchnął. No tak, na obozie każdy chce być murzynem. W końcu wystarczy na przykład zrobić sobie na biodra opaskę z liści. A w życiu... I przed oczami stanęła mu ta dziewczyna ze sklepu, którą jeszcze długo po wyjściu z niego gonił okrzyk Adasia. — Dzika! Banany prostoj. Rozdział drugi. Wyspa szczęśliwych narodów. Tego dnia znów padało. W namiotach unosił się nieprzyjemny zapach wilgoci. Za dwie godziny wszystkie zastępy miały wyruszyć na harcerski zlot na pola grunwalskie. Rany... Pięknął Kuba, zaglądając do plecaka. Nie mam w czym chodzić, nic tu nie schnie. No wiesz, taka wilgoć nie ma się co dziwić, powiedział Rafał. Obaj sprzątali kombajn. Była to zbudowana z drewnianych belek i wypleciona pośrodku linką konstrukcja, która pełniła funkcję półki. Teoretycznie powinny więc na niej leżeć równo ułożone ubrania, ale. <tuszel> <tuszel> Nie zawsze był tam porządek. Kube strasznie to denerwowało. Że też na przykład młody musi robić w namiocie taki okropny bałagan. Ostatnio znalazł jego brudne majtki w swoim śpiworze. A na półce obok brudnych skarpetek leżały jakieś pokruszone chipsy. Normalnie szok. Jak to dobrze, że na Grunwald przyjadą starzy. Mają dowieść czyste ciuchy. Chłopaki! Tasiemiec wpadł do namiotu jak burza. Sensacja! No, Kuba z Rafałem niemal jednocześnie odwrócili się w stronę kumpla. Mamy zaprać ze sobą stroje obrzędowe. Nee. odparł Kuba i wrócił do układania na półce swoich rzeczy. Stroje obrzędowe wychodziły mu bokiem. Nie cierpiał przebierania się w porwane szmaty, które chłopcy wymyślili, a Łukasz zaakceptował jako stroje jaskiniowców. No i jeszcze ten brak łazienki. Podobno na Grunwaldzie będzie można się doszorować. — A bo po co te stroje? — spytał Rafał. — Bo wieczór obrzędowy będzie pierwszego dnia zlotu. — Super. Rafał wrócił do wieszania flanelowej koszuli. Prowizoryczny wieszak, który zrobił z kawałka linki i niedługiego patyka, nie był zbyt wygodny, ale kraciasta koszula już po chwili wisiała na brzegu kombajnu jak w szafie. — Słyszeliście? — do namiotu wpadł Maciek z zastępu kanibali. — Co? – spytali równocześnie Rafał i Tasiemiec. – Że bierzemy stroje obrzędowe. – Tak, słyszeliśmy. – Kuba machnął ręką i odwrócił się plecami do kolegi. – Ile można słuchać o strojach obrzędowych? – To jest bez bezsens – powiedział Maciek. – Czy pod Grunwaldem walczyli murzyni? – Kanibale za to walczyli – zauważył Rafał, a Tasiemiec zachichotał i po chwili dodał swoje ulubione słówko. – Zarypiście! Grunwaldzkie pola przywitały ich słońcem. Szybko rozstawili małe biwakowe namioty i wypakowali wszystko z plecaków podręcznych. Kolacja była o 18:00. Nie smakowała tak jak ta z kuchni obozowej, ale dała się zjeść. Teraz wszyscy siedzieli na środku placu apelowego Gromady Mazowsza i patrzyli na prowizoryczną scenę, gdzie prezentowały się zastępy. Każdy przedstawiał swój okrzyk, taniec i piosenkę. Jesteśmy jaskiniowcy. Zaczął prezentację Łukasz, a wtedy cała reszta zastępu z dzikim spojrzeniem w oczach zaczęła kiwać się na boki i mruczeć, ściskając w rękach udające maczugi drągi. A nasz okrzyk to! Ryknęli Rafał, Kuba, młody Kacper, Artur i tasieniec. A nasza piosenka to. Ejej, 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 ejej. Dalsze stękanie zastępu jaskiniowców zagłuszyły salwy śmiechu. E, cóż, piosenka nie była zbyt melodyjna. Na dodatek każdy intonował jęki inaczej. A nasze zwyczaje. W tym momencie na oczach całego obozu odegrana została pantomima, podczas której przedstawiono polowanie na mamuta. Mamutem był Pożyczony z zastępu kanibali Paweł miał potem niewiele czasu, by odczepić sobie mamucie rogi i stanąć w rzędzie z resztą kolegów, by wydobyć z piersi okrzyk kanibali. Pałką, pałką, pałką go tak każdy kanibal zarabia na chleb. Y nasza piosenka to, mówił zastępowy Michał, zwany z racji krótkiej fryzury łysym. Jedno wspólne imię mamy kanibale. Mięskiem ludzkim nie gardzimy prawie wcale. Chętnie zjemy każdą świeżą, zdrową lalę, od tego jesteśmy przecież kanibale. Tylko bardzo chorych ludzi my nie jemy. Na kilometr padlinę od nich czujemy. Boimy się, że ich ciałem się strujemy. No, a potem sami się rozchorujemy. No, Magda. Tasiemiec szturchnął w bok zastępową Amazonek. Ciemnowłosa, krótko ostrzeżona dziewczyna, jako pierwsza na obozie wylądowała w izolatce. Trzy dni po przyjeździe dostała temperatury. Podejrzewano, że to jakiś wirus, ale temperatura wróciła do normy równie szybko jak się pojawiła, bo już następnego dnia. Jednak ksywka, chora, przylgnęła do Magdy jak rzep. Ksywkę wymyślił Tasiemiec, który teraz po raz kolejny puścił do niej oko i zażartował. Jest szansa, że cię nie zjedzą. No nie Rafał? Rafał wzruszył ramionami. Niewiele go to obchodziło. Za to Magda nie była zbyt zadowolona, że kolejny raz przypomniano jej wizytę w izolatce. I to jeszcze przy Rafale. Taki fajny chłopak. A jak będzie ciągle słyszał, że ona jest chora, to w życiu na nią nie spojrzy. Mm. — Odwal się! — burknęła do tasiemca i dała znak swoim dziewczynom, że teraz nadszedł czas na ich występ. Ubrane w krótkie spódniczki amazonki powitano gwizdami. — Lipa! — wołali chłopcy z zastępu kanibali. — Co to za amazonki bez biustu lub z obydwoma cyckami? Powinny mieć po jednym na głowę i być półnagie! — Dlaczego? — spytał Kuba, szturchając Rafała. No i według mitologii Amazonki odcinały sobie jedną pierś, by lepiej strzelać z łuku i władać włócznią. Odparł Rafał. Z historii od zawsze był najlepszy. No a mitologię, i to zarówno Parandowskiego, jak i Kubiaka, czytał kilka razy. Ewka, nie nadajesz się na Amazonkę, masz za małe balony. Ewka, do zastępu desek. Kuba oglądał występ Amazonek. Jagoda. Wyglądała super. I z pewnością nie kwalifikowała się do zastępu desek, co to to nie? Kuba spojrzał na inne dziewczyny. Nie, żadna nie dorównywała urodą Jagodzie. To, że w piosence Amazonek było coś o mordowaniu mężczyzn, nie przeszkadzało mu wcale. W końcu to tylko zabawa. I dobrze, że ich własny występ już dawno się skończył, bo strój jaskiniowca mocno kubę uwierał. Mój ojciec ma kumba, być królem wioski, zaintonował piosenkę Piotrek z zastępu Murzynów i podrygując w śmiesznym tańcu wymachiwał patykami służącymi za włócznie. Ja mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski, ja chcieć się uczyć w waszym pięknym kraju, ale harcerze mi tu żyć nie dają. To o tę nazwę była wtedy taka bitwa. Rafał uśmiechnął się do własnych myśli. Bo ty po polsku nie mówić, dobiegły go krzyki chłopców z innych zastępów. Bo ty nam kobiety zabierać! Bo ty jeś palcami i nie myć się, ty wczoraj szukać mydła, wołali jeden przez drugiego. Harcerze, rasiści, każdy to powie i nikt tu nie lubi czarny człowiek. Nocili Murzyni. O sobie śpiewasz gamoniu! Ty też harcerz i rasista! Krzyknął Tasiemiec i szturchnąwszy w bok Rafała dodał, jakby nie był rasistą, to by nie wybrał nazwy Murzyni. Tylko albo pygmeje, albo. Ale Rafał nie dowiedział się, co wybrałby zastęp Piotrka, bo rozpoczął się występ wandali. Grupa złożona z sześciu harcerzy demolowała prowizoryczną scenę i choć oboźny Witek wołałby się uspokoili, to zastępowy Wandali uparcie twierdził, że ta demolka to część obrzędowości. Oj, wesoło jest na obozie, pomyślał Rafał i uśmiechnął się do Kuby. Nie zwrócił uwagi, że Magda przysunęła się do niego i niby mimochodem dotknęła jego ramienia. Był ranek, tuż po śniadaniu. Dziś miano rozegrać grunwaldzką bitwę. Rafał wiele razy widział fragmenty w telewizji. Hmm, teraz miał zobaczyć jej rekonstrukcję na własne oczy. Na pole pod stębarkiem zjechało rycerstwo z całej Europy. To mógł wyczytać w krążącej po obozowisku lokalnej gazetce. Jak to będzie wyglądało, gdy się zacznie? myślał, patrząc nerwowo na zegarek. Rafał? Usłyszał za plecami znajomy głos. Odwrócił się. Ta! Rafał podbiegł do ojca i przytulił się do niego. Takiego nie widział go od bardzo dawna. Stefan subocz, ostrzyżony, jaśniejszy na twarzy, wysiadł z samochodu rodziców kuby. Towarzyszyła mu Krystyna. Oboje byli uśmiechnięci. Co też się mogło stać? Obóz ba Coś rozległ się głos drużynowego. Zaraz wrócę powiedział do ojca i poszedł stanąć w szeregu z resztą zastępów. Teraz macie pół godziny na rozmowy z rodzicami. Potem zapraszamy wszystkich na bitwę, która rozpocznie się o dwunastej. Dlatego punktualnie, jedenasta piętnaście, zbieramy się wszyscy tutaj. Bierzecie ze sobą butelki z wodą, koce do siedzenia i czapki. Bez czapek druch na piguła nie puści na bitwę. No, mówcie, co tam w domu? Spytał Rafał, gdy wrócił do ojca i Krystyny, siedzących na środku obozowiska na trawie. W domu? Ojciec wzruszył ramionami. Normalnie, jak w domu. Nie słuchaj go, odezwała się Krystyna. Nic ci nie powie. A prawda jest taka, że dostał nową pracę. Rafał spojrzał na ojca. Rany nowa praca! No i w ogóle przyjechał! Kto by pomyślał, jak nie on? Rafał nie przestawał kręcić głową ze zdumienia, kiedy Krystyna opowiadała szczegóły. Praca! To było stanowisko konserwatora w jakiejś firmie produkcyjnej, ale zawsze to etat. A na podwórku co? Spytał Rafał, gdy Krystyna skończyła opowiadać. No nic, odparł ojciec. Nic się nie dzieje? A co ma się dziać? Subocz wzruszył ramionami. No co robi Adaś? Adaś? Ojciec spojrzał na Rafała ze zdziwieniem. Ostatni raz kolega z podwórka był u nich w domu, gdy Rafał był w czwartej czy piątej klasie? Nie wiem. Zdaje się, że ma nową zabawę, odezwała się Krystyna. Zresztą chłopaków gnębią wnuczkę starej Rudnickiej. Nawet ostatnio była spora awantura. No a ty mówisz, że nic. Rafał spojrzał z wyrzutem na ojca. A bo to mało ciekawe. To starej Rudnickiej wina. Nosa zawsze zadzierała, że jej córka to Bóg wie kto, a tu proszę. Puściła się z jakimś murzynem. Daj spokój, Stefan. Ta wnuczka to miła dziewczynka. Eee, odparł Subocz miła. Co z tego, że miła kiedy. Ale nie zdążył dokończyć zdania. Rozległ się ostry gwist drużynowego oznaczający zbiórkę. Rafał nie dowiedział się więc, co jego ojciec ma do Alicji. Wiedział jedno. Chłopaki z podwórka nie odpuścili, a on jest tu i w żaden sposób nie może pomóc dziewczynie. A zresztą, czy gdyby był na miejscu, mógłby coś zdziałać? Przecież tak naprawdę to wcale jej nie zna, choć od początku obozu myśli właściwie tylko o niej. Rozdział trzeci. Basen. — Dzika! Jak tam? "Banany wyprostowane! Była siódma rano, kiedy ten okrzyk wyrwał Rafała ze snu. Wczoraj późnym wieczorem wrócił z obozu po kilkugodzinnej podróży. Nawet kolacji nie jadł. Był tak zmęczony, że po prostu wziął prysznic i padł. Zasypiając, słyszał narzekania Krystyny. Żaliła się ojcu, że niektórych ubrań po obozie nie da się doprać i trzeba je będzie chyba wyrzucić. Nie miał siły protestować. Zasnął. Wyjątkowo wieczorem nie myślał o tej dziewczynie. O jej istnieniu przypomniał mu dopiero okrzyk zza okna. Ale kiedy wyjrzał na podwórko, nie zobaczył ani ciemnoskórej Alicji, ani tego, kto jej dokuczał. Rafał powlokł się do łazienki. Puścił wodę do wanny i przez chwilę obserwował, jak się napełnia. Po chwili wszedł do środka. O oh. Jak dawno tak nie leżał? Kąpiel to fajna rzecz. Przed oczami przewijały mu się obrazy Grunwalskiej Bitwy. Wprawdzie informowano, że rozegrana prawie sześćset lat temu jedna z największych średniowiecznych bitew była konna, a tu koni było jak na lekarstwo, ale to wystarczyłoby pobudzić wyobraźnię Rafała. Co jakiś czas przez lornetkę siedzących obok rodziców Kuby obserwował to namiot króla Jagiełły, to wielkiego mistrza, potem drobne potyczki poszczególnych rycerzy, wreszcie gęsto ścielące się na grąwalskich polach trupy. Leżeli i Polacy, i Krzyżacy. Gdyby nie to, że i inni chcieli skorzystać z lornetki, przez cały czas oglądałby bitwę tak, jakby sam w niej uczestniczył. Ale i to, co zobaczył, wystarczyłoby by teraz miał do czego wracać wspomnieniami. Aluniu, poczuła dłoń babci na ramieniu. Ty płaczesz, dziecko? Nie. Potrząsnęła głową, ale jej nie podniosła. Nie chciała, aby babcia widziała łzy. Marzę. Odparła, starając się nadać swojemu głosowi zwyczajny ton. Wciąż jednak miała wrażenie, że głos za bardzo jej drży. Ho, 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 marzenia dobra rzecz, odparła babcia. Alicja nie wiedziała, czy udało jej się zmylić czujne babcine oko, czy babcia udawała, że nie widzi, co się dzieje. Jedno było pewne. Babcia wyszła z pokoju, a ostatnie jej słowa brzmiały. Przyjdź zaraz na śniadanie. A jak zjesz, wyjdź jeszcze z psem i możesz iść na basen. Dobrze, babciu. Drzwi się zamknęły. Alicja podniosła głowę i spojrzała na swoje odbicie w lustrze zawieszonym nad biurkiem. Zapuchnięta twarz mówiła co innego niż ona przed chwilą. Ale czy babcia ją zrozumie? Znowu zadzwoni do mamy i jej nagada. Tak jak wtedy, gdy mama ją tu przywiozła. Alicja dobrze pamięta tamtą rozmowę. Była w Łazience, ale przez niedomknięte drzwi słyszała każde słowo stoczącej się w kuchni rozmowy. Dokuczają jej? Mówiła babcia. A czy ja to wina? Twoja. Ja nie kazałam ci iść z nim do łóżka. Mamo, po co takie słowa? Jakie słowa? Gorszą cię? Trzeba było wtedy myśleć, że żyjemy w niezbyt tolerancyjnym społeczeństwie. Właśnie dlatego Oli wyjechał. I zostawił cię z dzieckiem. Bardzo wygodne. A co? Miała mu pozwolić ją zabrać? Poza tym. Jak znajdzie tam pracę, to nas obie zabierze. I ty w to wierzysz. Zapadła cisza. Mamo, a ciebie ojciec zostawił, bo nie urodziłaś mu syna. Ale nie cierpiałaś z tego powodu. Przerwała babcia i przez chwilę z kuchni znów nie dochodził żaden głos. Mama odezwała się dopiero po chwili: Jak to nie? Wtedy nie było tylu rozbitych rodzin, co teraz. Cierpiałam. Najbardziej w dzień ojca. Pamiętasz, jak przyniosłam ze szkoły laurkę i. Znów zapadła cisza. Alicja wie, że mama pewnie znów myśli o chwili, kiedy zadzwoniła do ojca z życzeniami, a on odłożył słuchawkę. Alicja płacze nie dlatego, że jej ojciec wyjechał, ale dlatego, że jej inne dzieci dokuczają, zakończyła mama nieco innym głosem. I będą dokuczać. Tu też będą dokuczać. I podejrzewam, że nie tylko dzieci. Więc nie pomożesz? Nie weźmiesz jej do siebie? Przecież powiedziałam, że wezmę. Ja tylko ci uświadamiam, że czy tu, czy tam w Radomiu ludzie będą jej dokuczać. Alicja westchnęła. Mama ani babcia nie wiedziały wszystkiego. Mama kiedyś słyszała tylko won czarnochu, a to naprawdę było nic w porównaniu z innymi tekstami, które pod jej adresem puszczali ludzie na podwórku. Miała wprawdzie kilka koleżanek, ale. Po skończeniu podstawówki poszły do innego niż ona gimnazjum. Tu, gdzie się dostała, nie znał jej nikt. Może dlatego dokuczali? Ale z drugiej strony, co to za wytłumaczenie? Że jak się kogoś nie zna, to można o nim mówić czarnuk, smoluch, brudas, śmierdziel? Alicjana pamięć znała gamę epitetów rzucanych pod jej adresem. Teraz jeszcze doszedł okrzyk dzika. Dziś znów ten wstrętny chłopak biegł za nią. Co też robił tak rano na dworze? Telefon w domu Rafała milczał jak zaklęty. Kuba nie dzwonił. Rafał dopiero po chwili przypomniał sobie, że przyjaciel mówił coś o wyjeździe z rodzicami na działkę. Najwyraźniej pojechał, bo gdy Rafał wybierał jego domowy numer, odzywała się automatyczna sekretarka, mówiąca głosem ojca Kuby: wie po usłyszeniu sygnału, zostaw wiadomość. Co tu robić? Rafał spojrzał na wiszący na ścianie zegar. Dochodziła dziewiąta. Ojca i Krystyny nie było już w domu. Tasiemiec? Rafał szybko wybrał numer kolegi z zastępu. Szybko jednak okazało się, że Tasiemiec właśnie też jedzie na działkę, tyle że do ciotki. Do młodego Rafał dzwonić nie chciał. Coś mu w nim nie pasowało. Może dlatego, że po tym jak w czerwcu dostał nagrodę od komendanta stołecznego policji za odnalezienie pocztówek Kuby i pomoc w ujęciu przestępców, zaczął jeszcze bardziej zadzierać nosa. Do Artura i Kacpra dzwonić nie było sensu. Poszli na zajęcia lata w mieście. Ech, czemu on nie chodzi? Jutro, jutro pójdzie. Tylko trzeba ojca poprosić o napisanie karteczki. A teraz A może basen? Zajrzał do łazienki. Kąpielówki i czepek wisiały na sznurku. Krystyna pomyślała o wszystkim. Co jej się ostatnio stało?